TVB24. Zawsze po twojej stronie. www.tvb24.pl. Myśliborska Apteka na Warszawskiej. Dyżurujemy od 8 do 20. Apteka na Warszawskiej. Podatki płacimy w Myśliborzu. Tanie leki. W najnowszym numerze pisma Tanie leki polecamy farmaceutyki do 5 zł. Tanie leki. Szukaj w aptece. Ardent. Pracownia protetyki stomatologicznej. Artur Żugaj. Wykonujemy protezy standardowe, akrylowe. Protezy elastyczne nylonowe, protezy szkieletowe acetalowe, korony, mosty. Ardent Artur Żugaj, ulica Miła 11, Dębno. Telefon 609 679 701. Zapraszamy. Jak lokalna społeczność może się ze sobą komunikować? W XXI wieku mamy do dyspozycji wiele sposobów komunikacji międzyludzkiej. Czasem ze sobą rozmawiamy, czasem piszemy listy, a czasem do siebie dzwonimy. Portal osiedlesłowiańskie.org to skuteczna forma komunikacji online. To prosty sposób na połączenie ludzi we wspólnotę mieszkańców. Bądźmy w stałym kontakcie. Bądźmy wspólnotą. Wejdź na osiedlesłowiańskie.org. Portal mieszkańców. Często najważniejsza w życiu jest pomoc na dłoń. Czasami wystarczy pomoc na dłoń. To takie proste, podać komuś pomocną dłoń. Czasem wystarczy podać komuś pomocną dłoń. Stowarzyszenie Pomoc na Dłoń już 13 lat pomaga niepełnosprawnym dzieciom w naszym regionie. Ty też możesz im pomóc. Przekaż nam 1% swojego podatku. KRS 0000 132 502. Przekaż nam 1%! Dziękujemy. Stowarzyszenie Pomoc na Dłoń. Jestem szczęśliwa. Jestem zdrowa. Ale wiem, że zdrowie bywa ulotne, niczym balonik. Dbam o siebie, bo nie chcę go stracić. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależna. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Osiedle Słowiańskie Skatepark. Od kiedy sięgam pamięcią, cały ten teren przy rurach zawsze był zaniedbany, niezagospodarowany, brudny, bez sensu, ale możemy to zmienić. Osiedle Słowiańskie Skatepark to inicjatywa obywatelska mająca na celu zagospodarowanie zaniedbanych terenów wzdłuż osiedla oraz zaktywizowanie jego mieszkańców. Ta inicjatywa to nasza siła. Razem zmusimy władze miasta i spółdzielni mieszkaniowej Przyszłość do zagospodarowania tego terenu. Nasze osiedle może być pięknym miejscem. Zadbajmy o nie. Wesprzyj nas, podpisując petycję do władz Myśliborza i spółdzielni mieszkaniowej Przyszłość. Petycja do władz to dopiero początek. Pamiętajcie, razem jesteśmy silniejsi. Każdy głos jest ważny.
Petycja pojawi się wkrótce na naszym osiedlu. Szczegóły na www.osiedlesłowiańskie.org. Wejdź na portal mieszkańców www.osiedlesłowiańskie.org. Zapraszam, Andrzej Połchowski. Osiedle Słowiańskie Skatepark. Reklama. TVB24. Zawsze po twojej stronie. www.tvb24.pl. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan Wojciech Wojtkiewicz, członek zarządu. Proszę bardzo, panie Wojciechu. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, dziwię się o wypowiedzi pana Arkadiusza Masaty, ponieważ to, o czym on dzisiaj mówi, to mógł to zrobić. Miał do dyspozycji aż 4 lata, ale to było za mało, żeby uruchomić, odetkać tak rury kanalizacyjne w zespole szkół na zachodniej, żeby dzieci mogły załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne, mówię o płci męskiej. Ja panu, panie Arkadiuszu Mazepa, powiedziałem na komisji budżetu, że pani skarbnik przygotowała nam informację, która nie jest tajną, ona jest do oglądu. Jest to wykonanie wydatków za lata 2013-2014, przyjęty plan na rok 2015. Gdyby pan skorzystał z tego, to by dzisiaj pan tych pytań nie zadawał, bo by pan wiedział, jaka jest olbrzymia skala niedoszacowania i jaki pan budżet przygotował, bo to nie kto inny, jak pan kierował zarządem, który przygotował budżet, który żeśmy przyjęli do realizacji i który będziemy realizowali i urealniali, tak? Dzisiaj było spotkanie w starostwie z rodzinami zastępczymi. Niech pan zobaczy, jaką pan tam kwotę zapisał, jeśli chodzi o wydatki, jakie o dochody. Ja to pytałem się pana na pierwszej sesji. Oczywiście poprzednia pani skarbnik mi odpowiedzi nie udzieliła, skąd zamierzamy pokryć tą dziurę. Tylko w tym jednym dziale rodzin zastępczych, to jest pomocy społecznej 2,5 miliona złotych. A co do tego, proszę pana, dobrego gospodarowania, to dziwię się pan, że pan tej publikacji jednak nie zrealizował. Dlaczego? Ponieważ w tym dobrym roku, jak to pan powiedział, a więc w ciągu tego 2004 roku, wiedząc o tym, w jakim stanie są finanse publiczne, tak, to pan zwiększył wydatki bieżące aż o 3 723 tysiące złotych 80 groszy. Dzisiaj ja pana rozumiem, że chciałby pan, żebyśmy rozpoczęli tak pewne inwestycje. Sygnał do dyskusji dała pani Danusia, bo ja uważam, że skala właśnie przygotowywania inwestycji w Smolnicy to jest, pokazuje obraz takiej twórczej pana radości. Sięgnijmy do 22 maja 2014 roku, gdzie na zarządzie dyskutowaliście o przeznaczeniu pieniędzy kwoty 500 tysięcy złotych na rozpoczęcie inwestycji, wiedząc już w maju, w czerwcu, że inwestycja pochłonie minimum 1 000 000 złotych, bo to wynikało z rozporządzonego kosztorysu inwestorskiego. Dzisiaj jest pan mieszkańcem Smolnicy, niech pan pójdzie do tej placówki i zobaczy pan, w jakim ona stanie są, jakie olbrzymie potrzeby tam są, żeby to skończyć. Bo tak naprawdę wystarczyłby chyba jeden telefon, a jednostka budżetowa by została zamknięta. Ponieważ dziwię się, że w takich warunkach można prowadzić. Ale bardzo ładnie, żeście liczyli, że przy 48 wychowanków, przy subwencji oświatowej, jaka jest na most, w przyszłym roku już, w 2015 roku będziemy mieli 2,5 miliona. A ja, wie pan co, ja patrzę i tak tych pieniędzy nie widzę. Przy jednej grupie miało być to 580. Nie będzie tych pieniędzy, nie będzie dochodów. A dlaczego? Bo się okazało, że jeszcze ktoś nie potrafi wprowadzić danych do systemu informacji oświatowej.
I zamiast właściwej puli pieniędzy otrzymujemy grosze. To samo, panie Arkadiuszu, dotyczy placówki w Dębnie, którą pan powołał. Czwórka dzieci, 22,5 etatu, 2 miliony złotych. 14, panie Arkadiuszu, czy pan się dzisiaj interesuje, że tylko 14 200 złotych płynęło za ubiegły rok, jakie były koszty, że zainwestowano w tą placówkę 1,5 miliona, że dzisiaj ona daje co miesiąc 100 tysięcy złotych. Że stworzył pan kolejną placówkę opiekuńczo-wychowawczej, której owszem, w zestawieniu jest 11 dzieci, których tak de facto nie ma. Co się dzieje z tymi dziećmi? Dwie dziewczyny tam przybywają na ucieczce z grudnia, 5 osób przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, tak? W młodzieżowym ośrodku socjalno-terapeutycznym. Gdzie, panie, to są kolejne pieniądze. Panie przewodniczący, ja już kończę. Dziękuję bardzo. Dzisiaj łatwo mówić o kolejnej inwestycji. Ta kwota 3 700 000 to było to, że żeście rozpoczynali kolejne prace, nie mając na względzie tego, czy będzie to miało pokrycie w późniejszych wydatkach. A w skrócie przez kadencję tam napisał, że oszczędności poczynione z ruchu, że przekształciliście placówkę opiekuńczo-wychowawczą 1 000 000 zł. Dlaczego? Bo jak pan sięgnie do tego sprawozdania, za rok 2014 było to 1 600 000, a teraz będzie 660. I 1 000 000 zł. Tak się fajnie liczyło. Ja rozumiem pana te apetyty, bo tyle milionów ma spłynąć do powiatu, że będziemy to realizowali budynki. Dziękuję bardzo panu radnemu, członkowi zarządu. Proszę bardzo, czy ktoś pragnie jeszcze zabrać głos? Jest tak, osoba chętna, pan radny Zygmunt Siarkiewicz, proszę bardzo. Natomiast pan starosta skierował do nas projekt uchwały i nie mam podstaw nie wierzyć, że to, o czym mówił, jest właściwe i uważam, że powinniśmy ten wniosek pana starosty poprzeć. Natomiast czym innym jest to, o czym ja na przykład mówię od początku, zresztą cieszę się, że pan starosta o tym też dzisiaj powiedział, że już na sesji kwietniowej będziemy mogli zająć się właśnie tymi wszystkimi potrzebami i możliwościami naszego powiatu w tej kadencji, bo bardzo mnie to interesuje i niecierpliwie, jak na przykład zostaną zapotrzebowane, czy zrealizowane potrzeby naszych placówek oświatowych. Tu koleżanka powiedziała o Smolnicy, ja chciałem powiedzieć o Barlinku, bo tam też była wykonana tylko częściowa inwestycja termomodernizacyjna, natomiast to, co jest w środku, to jest jeszcze ubiegły wiek i to są jeszcze czasy, kiedy ja chodziłem do tej szkoły. Pamiętam, te pomieszczenia tak samo wyglądają. Natomiast ja bym się tutaj kolego mniej skupił na wypominaniu, co kolega zawinił, a co inny kolega zawinił, jako jak byliście starostami, tylko jak zrobić, żebyśmy rzeczywiście jak najwięcej z tego budżetu wygenerowali na potrzeby wszystkich placówek, bo samo powołanie starosty nie rozstrzyga sprawy. Trzeba staroście też pomóc znaleźć te środki. Ja tylko mam jedno pytanie do pana starosty, bo tutaj pan Mazepa pytał się dwukrotnie, a ja też tego nie wiem. Chodzi mi o to zadanie stołówki, żeby wyjaśnić, bo tego mnie też na komisji nie usłyszałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan starosta Arkadiusz Janowicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chodzi tak, jak powiedziałem. Zakup usług pozostałych 4300, zakup posiłków, a nie powiedzmy powołanie do życia nowej jakiejś stołówki w ramach tych środków, tej subwencji przeznaczonej dla wychowanków młodzieżowego środka wychowawczego, które w pewnym sensie dadzą nam możliwość przeniesienia pewnych kosztów rodzajowych czy pewnych wydatków na subwencje w granicach i pozwolą lepiej zbilansować oświatę. Ale o szczegółach, to przy wydatkowaniu tych środków przekażę państwu właściwą informację, zwłaszcza, że dzisiejsze posiedzenie zarządu być może zaproponuje już w miesiącu kwietniu. Jeszcze raz przypominam, że jeżeli chodzi o specjalne ośrodki, czy specjalne placówki
szkolne, ośrodki wychowawcze, ośrodki socjoterapeutyczne, to przyznana na nie subwencja powinna być w całości wydatkowana i wpisana do planu finansowego tych jednostek. W tym przypadku mamy do czynienia, jako, jeżeli chodzi o Lenicę, jako jedyny taki, takie miejsce, taką placówkę, gdzie jest nadwyżka, z której do tej pory korzystaliśmy, łataliśmy dziury w innych obszarach oświatowych. Tego zgodnie z nowymi uregulowaniami robić nie możemy. Stąd taki pomysł, żeby część tych wydatków właśnie w taki, a nie inny sposób zrealizować, żeby można było te pieniądze zachować z tej subwencji i nie było potrzeby ich zwracania. Dziękuję. Konieczności ich zwracania. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że to wyczerpuje właśnie. Odpowiedź była merytoryczna. Proszę bardzo, jeszcze pan radny Krzysztof Mrzygut. Proszę bardzo. Przepraszam, znowu to pytanie o tą stołówkę. Przepraszam, ale czy to znaczy, że będzie zakupowany katering, czy będą dodatkowe? Myśmy tam byli, widzieliśmy i ludzie po prostu rozmawiali, mieli też takie właśnie jakieś dziwne, przepraszam za wyrażenie, plotki na temat funkcjonowania i być może to jest takie nie do końca jasne, dlatego proszę o... Dziękuję bardzo. Wiedzę. Proszę bardzo, jeszcze raz wracam się do pana starosty. Proszę bardzo, panie starosty. Panie radny, w związku z tym, że ponosimy wydatki związane z prowadzeniem dwóch stołówek, ideą tego przedsięwzięcia i tak zapisanych w budżecie czy w planie finansowym wydatków było powołanie zamiejscowej stołówki dla Renis w Myśliborzu, przeniesieniu części kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówki w Myśliborzu do wydatków ponoszonych w Renicach i w ten sposób jak gdyby zagospodarowanie tej części subwencji oświatowej dla ośrodka wychowawczego. Także jak to będzie wyglądało? Jak to będzie wyglądało? Więc w szczegółach to miało wyglądać w ten sposób, że ośrodek wychowawczy w Renicach przyjąłby stołówkę w domu czasu i tam by przygotowywał swoje posiłki i stamtąd posiłki byłyby, byłyby powiedzmy dostarczane do ośrodka wychowawczego w Renicach. A jednocześnie, tak, a jednocześnie taka jest. Taka jest propozycja wyrażona tym i na tym bym na dzień dzisiejszy zakończył, bo jeżeli będzie jakakolwiek modyfikacja, no to Rada usłyszy zmianę. Zaoszczędzi środki. To pozwoli nam zatrzymać środki z subwencji oświatowej, bo gdybyśmy ich nie wykorzystali w 100% w Renicach, należałoby je zwrócić. Dlatego szukamy możliwości, pełnej możliwości wykorzystania subwencji oświatowej, gdzie w całości, w całym systemie oświaty powiatowej wiemy, że mamy ogromny deficyt i mamy z tym problem. Także o to właśnie chodzi, żeby te pieniądze tak naprawdę wydatkować. A one są celowe, tylko do celowe. Tak jest. Tak. Dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze w tym temacie pan Wojciech Wojtkiewicz, członek zarządu, powie coś istotnego. Proszę bardzo, panie Wojciechu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no musimy poprawić tutaj komunikację i wtedy będzie wszystko dobrze. Ja rozumiem, że ta dociekliwość dotyczyła tego, co przygotowało nam Powiatowe Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej, mianowicie propozycję, żeby połączyć dwie stołówki w jedną, żeby po prostu dokonać pewnych oszczędności, tak? W związku z tym, że program naprawczy nie jest realizowany, praktycznie trzeba rozpocząć jakieś działania. I taka była propozycja, żeby właśnie przenieść to do stołówkę do domów czasów dziecięcych, a zlikwidować stołówkę w Renicach. Z tym, że to, co mówił tu pan starosta wielokrotnie, to trzeba sobie uświadomić, że skończyły się czasy, kiedy z Renic można zabierać sobie bezkarnie pieniądze na inne cele, ponieważ są to pieniądze już w tej chwili znaczone. W związku z tym zarząd dzisiaj wypracował taką decyzję i przygotowanie tutaj oczywiście stosowne jeszcze wyliczenia zrobi Powiatowe Centrum Obsługi Finansowej, jakie będą efekty, żeby jednak pozostać w Renicach i
te pieniądze, które właśnie zawsze były zabierane z Renic, one będą wykorzystane akurat tam, żeby zrobić ten remont. Dlaczego? Ponieważ pozwoli to, odciąży to nadwyrężony budżet domów czasów dziecięcych, bo jak dobrze wiemy, bardzo niska subwencja domów czasów dziecięcych powoduje, że do tej jednostki musimy dopłacać. Pozwoli to na to, że zaoszczędzimy na tych etatach kuchennych domów czasów dziecięcych i pana dyrektora zdejmiemy jemu to z kosztów. Pan dyrektor będzie miał też możliwość ewentualnego wydzierżawienia tych pomieszczeń. Już jest do jego kreatywności, bo to dyrektor powinien dbać. I tyle tylko kwestii wyjaśnienia, także zawsze prośba jest taka, żebyście mówili wprost, o co wam chodzi, bo tak siedziałam, to myślałam, że zmierza to do tego, co było przygotowane przez PCOP, a dzisiaj akurat przez sesję żeśmy robili, a dla pana Arkadiusza, to panie Arkadiuszu, ja panu dam te sprawozdania z wykonania, to będzie panu na pewno lepiej się dyskutowało z nami. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze raz proszę o głos pan Zygmunt Siarkiewicz, pan radny. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie starosta. Znaczy, przepraszam za słowo, bo tu jest, są kamery, nagrywają, ale zgłupiałem, bo przychodzi pan starosta, udziela mi informacji, dla mnie bardzo logicznej, zrozumiałej. Już drugi raz dzisiaj słyszę, że wychodzi członek zarządu po panie staroście i tłumaczy za pana starostę. Ja jednak chciałbym wiedzieć i rozumieć, że zarząd reprezentuje pan starosta i to, co pan starosta do mnie mówi, to jest to wiarygodne, a nie to, co mówi członek zarządu. Tak się stało, kiedy tłumaczył panią Merę Ligenzę, teraz tłumaczy pana starostę. Koledze powiem, dla mnie to, co mówił pan starosta, było bardzo logiczne. Teraz mam wrażenie, że są jakieś dwie prawdy, które wypływały z zarządu, chyba że to jest tylko pana indywidualne zdanie. Ale to bym prosił, żeby to podkreślać. Mam rozumieć, panie starosto, że jest takie stanowisko, jakie pan zaprezentował, tak? Dziękuję bardzo. Czy pan starosta pragnie... Nie. Dokładnie. Jest proszę. Żeby nie było żadnych wątpliwości. Panie przewodniczący, jeszcze raz podkreślam, że w proponowanym projekcie uchwały jest dokładnie tak, jak państwu wytłumaczyłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wobec tego zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu myśliwskiego na 2015 rok? Proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu myśliborskiego na 2015 rok została podjęta. Za podjęciem głosowało 18 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. W międzyczasie pragnę poinformować, że przybyła pani nadleśniczy, pani magister inżynier Maria Brzozowska. Tak, ale nie widziałem, była chyba właśnie niewidoczna. Za co przepraszam, a jest oczywiście niewidoczna. Przystępujemy do kolejnych uchwał. 3.7. Zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliborskiego na lata 2015-2027. Czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały? Nie. Nie widzę. Nie słyszę. W związku z tym, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie ma. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliborskiego na lata 2015-2027? Kto jest za podjęciem? Proszę o podniesienie mandatu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliborskiego na lata 2015-2027 została podjęta. Za podjęciem wyżej wymienionej uchwały głosowało 18 radnych. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Przystępujemy do realizacji punktu 3.8 w sprawie złożenia oświadczenia i wystosowania apelu w związku z ograniczeniem działalności oraz likwidacją etatu w komisariatach policji w Barlinku i Dębnie. Czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały? Proszę? Nie. Jest potrzeba? Jest. Ale sądzę, że nie. Proszę bardzo, bo Państwo na sali nie wiedzą, o co chodzi. Czy jest potrzeba? Przeczytać, bo goście nie wiedzą, o co chodzi, dlatego. Dobrze. Jest to uchwała wszystkich mieszkańców. Państwo otrzymaliście, co prawda, przed sesją i każdy mógł się zapoznać, tym bardziej, że sesja trochę się później rozpoczęła, ale proszę Państwa, jest jeden radny, który poparty został przez innych radnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki projekt uchwały przeczytać. Uchwała Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 23.2015 w sprawie złożenia oświadczenia i wystosowania apelu w związku z ograniczeniem działalności oraz likwidacją etatów w komisariatach policji w Barlinku i Dębnie. Po przepisie prawnym Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Rada Powiatu w Myśliborzu wyraża dezaprobatę wobec ograniczenia działalności oraz likwidacji etatów w komisariatach policji w Barlinku i Dębnie. Paragraf 2. Rada Powiatu apeluje do zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie o spowodowanie zaniechania działań związanych z ograniczeniem działalności oraz likwidacją etatów w komisariatach policji w Barlinku i Dębnie w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Przesyła się niniejszą uchwałę ministrowi spraw wewnętrznych, głównemu komendantowi policji, zachodniopomorskiemu komendantowi wojewódzkiemu policji w Szczecinie, wojewodzie zachodniopomorskiemu, parlamentarzystom okręgu wyborczego nr 41. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu w Myśliborzu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Myślę, że zasadne by było jeszcze do wiadomości w Komendzie Powiatowej Policji właśnie w Myśliborzu. Tutaj może dopiszemy, prawda? Ale czy, proszę Państwa, uzasadnienie też? Nie. Nie ma potrzeby. Proszę Państwa, no wydaje się, że proponuję w paragrafie 3 do wiadomości oczywiście też tutaj ująć Komendę Powiatową Policji w Myśliborzu, prawda, która ewentualnie, jeżeli będzie podejmowana taka decyzja na szczeblu centralnym, a powiat nic, na komenda nie wie. Kto jest za tą poprawką, żeby wnieść do paragrafu 3, prawda, przesyła się projekt uchwałę do Komendy Powiatowej. Proszę o podniesienie. Jest, panie. Proszę bardzo, kto jest za podpisaniem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto jest się wstrzymał? Nie widzę. Poprawka została wniesiona. Prawda? Również do... Tak. Proszę bardzo, czy są uwagi do uchwały? Proszę bardzo, pan wiceprzewodniczący Ryszard Piśniak. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zdaję sobie sprawę, że to jest forma taka apelu, oświadczenia i tym podobnie. Natomiast uważam, że w celu wyrażenia naszego stanowiska proponowałbym w paragrafie pierwszym słowo dezaprobata zamienić na przeciw. Proponuję następującą poprawkę. Rada Powiatu w Myśliborzu wyraża swój sprzeciw wobec ograniczenia działalności oraz likwidacji etatów komisariusza policji Barlinu i Dębnie. Dziękuję. Wyraża sprzeciw.
To jest formalnie. Tak. Proszę bardzo. Czy są inne? Proszę bardzo. Proszę pan radny Siankiewicz, proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie starosto. Ja bym chciał zadać pytanie pani komendant. Nie kryję, że ta inicjatywa podjęcia tej uchwały wypłynęła z Komisji Finansowo-Budżetowej na wniosek pana Arkadiusza Mazety i mój. Już tak pomijam, że uważam, że powinno to być zapisane w uzasadnieniu, kto był inicjatorem, mówię tutaj o naszej komisji. Ale też chciałem się zapytać, bo dość ogólnikowo mówimy o ograniczeniu liczby etatów. Natomiast mój wniosek i z tego co pamiętam, komisja poparła konkretną kwestię. Ja podniosłem problem likwidacji tak zwanej dyżurki. W Barlinku pan radny Mazepa podniósł ten sam problem likwidacji dyżurki w Dębie. Ja powiem oczywiście za swój rejon, za Barlinek. Taki eksperyment, już nie pamiętam za jakiego komendanta, nazwisko niezważne. Barlinku już był przeprowadzony i on nie zdał egzaminu. I wrócono na szczęście do dyżurnego i wiem, jak wiele pozytywów daje fakt funkcjonowania dyżurnego na dyżurce. Pani komendant mnie zna i wie, jakie mam w tej sprawie stanowisko. To jest naprawdę, to nie chodzi tylko o to, że ktoś może tam przyjść, chociaż to też jest bardzo ważne, ale sama świadomość, że jest policjant, który dyżuruje i właśnie, że mogę tam przyjść, daje mi to poczucie bezpieczeństwa. Bo wiem, że też były takie przypadki, że ten dyżurny powiatowy nie zawsze orientował się w nazwach miejscowości. I to dysponowanie policjantami nie sprawdzało się. Ja wiemy, o co chodzi, panie radny, dlatego pytanie konkretne padło w związku z tym. Ale jak pan pozwoli, to kończę. Tak, proszę kończyć. Więc proszę panią komendant, żeby jednak uwzględnić to moje zdanie, to nasze zdanie komisji. Wiem, że również w samorządzie gminnym, bo spotkałem się z burmistrzem Balinka w tej sprawie, jest bardzo podobne zdanie. Stąd właśnie był mój wniosek na komisji po rozmowach z panem burmistrzem. I bardzo prosiłbym o uwzględnienie tego faktu. I czyli konkludując, panie przewodniczący, stawiam dwa pytania. Pierwsze dotyczące pani komendant, czy taki zapis będzie dla niej istotny, czy powinniśmy jednak uszczegółowić ten zapis, a więc nie ograniczenia likwidacji etatów, a konkretnie likwidacji etatu dyżurnego policjanta, bo o to mi chodziło. I druga sprawa, tu już jest wniosek, może nie ma potrzeby zajmowania stanowiska w tej sprawie pana starosty, panie starosto, żeby w uzasadnieniu ten fakt, że to była inicjatywa Komisji Finansowo-Budżetowej uwzględnić. I tak już formalny, przepraszam, że tak jestem upierdliwy, znowu projekt uchwały nie jest, uzasadnienie jest podpisane. Myślę, że tego powinni tutaj ktoś pilnował w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj kancelaria prawna, ponieważ podpisała na pierwszej stronie, to czytała i drugą. Tak, uzasadnienie. Bardzo proszę, były pytania do pani komendant. Proszę bardzo. Panią komendant o zadanie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, oczywiście nie ma mowy o ograniczeniu etatów w komisariatach. To od razu na początku, żebyśmy zdementowali te wszystkie plotki. Trochę szkoda, że informacje o posiedzeniach komisji dostałam dosłownie w piątek około południa. I posiedzenie pierwszej komisji odbyło się w poniedziałek o 12:00. Ja w tym czasie byłam w Komendzie Wojewódzkiej. Być może, gdybym była na posiedzeniu, gdybyście państwo chcieli ze mną rozmawiać, to parę rzeczy bym, że tak powiem, rozwiała. Natomiast, no, uczynię to akurat tutaj, więc może nawet dobrze. Nie ma mowy o tym, żebyśmy zlikwidowali 10 etatów, bo dyżurni w komisariatach to jest po 5 etatów w każdym komisariacie.
Więc to pierwsza rzecz. Wszystkie te etaty, gdyby doszło, proszę Państwa, do tego, że rzeczywiście te dyżurki przestaną funkcjonować, to w każdym komisariacie te 5 etatów zostaje. Gdzie zostaliby skierowani ci ludzie, którzy by w tych komisariatach zostali? Do służby na ulicy. Dlatego, że komenda w swojej strukturze jest tak, że tak powiem, trudna w funkcjonowaniu. Nie ma drugiej takiej komendy w całym województwie zachodniopomorskim, gdzie by były 2 komisariaty równorzędne. Ja funkcjonuję w oparciu o taką ilość etatów, jaką otrzymałam i dziś nie ma możliwości zwiększenia liczby etatów, nie tylko w Komendzie Powiatowej w Myśliborzu, ale również w całym regionie zachodniopomorskim, dlatego że oczywiście to już jest zakres pana komendanta wojewódzkiego, ale również liczyliśmy na wzmocnienie, na zwiększenie ilości etatów w całym garnizonie, a tak się nie stało. W związku z powyższym nie ma też możliwości jakby do dodania tych etatów do komendy w Myśliborzu. To, o czym mówię, to z czego to wynika, są te przymiarki. Przeliczyliśmy ilość tych służb, które byłyby skierowane bezpośrednio na ulicę. I po odliczeniu urlopów policjantów możemy wesprzeć powiat myśliwolski prawie ponad dwoma tysiącami służb. Prawie 2200 służb byłoby dodatkowo na ulicy. Więc gdybyśmy to, proszę Państwa, podzielili przez ilość dni w roku, to moglibyśmy codziennie do służby dołożyć kolejnych policjantów i nie tak jak, proszę Państwa, do tej pory, że w komisariacie we mnie, czy w Barlinku, czy czasem u mnie jest tylko jedna załoga do obsługi zdarzeń, no to byłaby to krotność, prawda, tych służb. To jest jeden z elementów tylko, natomiast proszę też przyjąć taką informację, że ponieważ głównie zgłoszenia odbywają się na telefon 997, ale przede wszystkim 112, bo taka działalność dotycząca w środkach masowego przekazu, kiedy i również w szkołach dominuje, że przestawiamy myślenie społeczne na ten numer 112, to tak naprawdę lwia część tych zdarzeń, tych zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem wojewódzkiego centrum i to wojewódzkie centrum przekazuje informacje o tych wszystkich potrzebach mieszkańców do dyżurnego powiatowego, więc jakby i 997 i 112 odpada z obsługi dyżurnemu w komisariacie. Co do tego zarzutu tutaj pana radnego, że dyżurny w powiecie nie zna dobrze lokalizacji miejscowości czy ulic, mogę tylko powiedzieć tak, że dysponujemy systemem SWD, to jest system wspomagania dowodzenia. W systemie wspomagania dowodzenia jest taka zakładka jak automapa i wówczas, że tak powiem, dysponowanie czy skierowanie radiowozu odbywa się na zasadzie automapy, a więc automatycznie wskazuje też dyżurnemu, w jakim kierunku ma się ten radiowóz udać, gdzie jest ta miejscowość, więc ta, że tak się wyrażę, obsługa ze strony tej automapy jest kompletna, ponieważ to myśmy do automapy, do tego programu automapa wpisywali nasze miejscowości, ulice w poszczególnych miastach i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby tych możliwości, czy zawsze istnieje możliwość pomyłki, natomiast system jakby tutaj pomaga dyżurnemu w stopniu znacznym. I chcę tylko powiedzieć, proszę Państwa, że nie, jeśli się zdecydujemy na taką decyzję, to na pewno nie będzie ani dziś, ani jutro. To jest kwestia najpierw uruchomienia siedziby komendy powiatowej, nowej siedziby, a potem rozważenia. Natomiast o tym po prostu trzeba mówić, bo istnieje problem, o którym mówię, że to jest kwestia dociążenia pracowników określonymi czynnościami.
No nie może być tak, że my wykorzystujemy naszych pracowników tylko w jakiejś tam części. To tak jak w każdej firmie trzeba znaleźć i uzupełnić te zadania i obciążyć pracowników stosownie. A będzie to, myślę, z pożytkiem dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Pan radny Arkadiusz Mazepa pierwszy był. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, faktycznie ubolewam nad tym, co się wydarzyło, jeżeli tak jak Pani Komendant powiedziała było, że nie dostałam na czas informacji, że jest posiedzenie komisji i że są tam materiały, więc faktycznie mogliśmy dyskutować, a nie mieliśmy tej możliwości. Wnioski przez nas zostały zgłoszone, natomiast nie było możliwości wymiany poglądów w tym temacie. Natomiast padła deklaracja ze strony członków zarządu, w tym wicestarosty pani Bartkowskiej, że ten temat zostanie przygotowany, obrobiony i wyjaśniony w tym zakresie, iż my jako radni mamy informacje od naszych mieszkańców i to są informacje, które, o których się mówi, jak to się czuje, jak to jest faktycznie i taki niepokój społeczny jest. Natomiast projekt uchwały, który dzisiaj dostaliśmy, jest projektem, uważam, przygotowanym przez Zarząd Powiatu, podjętym stosownymi uchwałami na zarządzie, trafił dla nas do podjęcia, więc uważam, że jeżeli tak się zadziało, to zarząd nie wykonał swojej pracy i proponowałbym przerwę, przynajmniej 5-minutową, żeby po usłyszanych informacjach od pani komendant, zarząd przygotował właściwą uchwałę na tą sesję, którą mamy podjąć i wtedy będzie wszystko prawidłowo. I chciałbym, żebyśmy sobie nie przeszkadzali, jeżeli wypowiadamy, wszystkich traktujmy równo, panie przewodniczący. Jeżeli my zadajemy pytania i chcemy uzyskać odpowiedzi, a członkowie zarządu wychodzą i opowiadają nam historię tego projektu, to wszyscy powinniśmy mieć możliwość realizacji tego samego statutu. I ja wiem, jaki jest czas, mój czas jeszcze nie upłynął. Proponuję zakupić stopę, tak jak Państwo proponowaliście w poprzedniej kadencji i będzie wiadomo, kto może powiedzieć. Dziękuję bardzo panu radnego. Pan radny Zygmunt Siarkiewicz, drugi powtórnie. Proszę bardzo. Już, ale oczywiście udzielimy. Panie przewodniczący, ja tylko poprosiłem tu pana starostę, żeby dopisać tak, jak myśmy jednomyślnie na komisji wnioskowali o czyli nie w sprawie likwidacji etatu, tylko w związku z likwidacją dyżurek w Dębni i w Barlinku. I to dla nas było istotne. I dopisać to, o czym radny tutaj Wiśniak mówił, żeby słowo dezaprobatę zamienić na sprzeciw. I myślę, że tu pan kolega się zgodzi, że to jest tak jakby to nasze wspólne stanowisko wypracowane na komisji. Ja rozumiem panią komendant, że wykonuje zadania. Nie. Natomiast my mamy obawy zgłaszane przez naszych mieszkańców i wiem, że to w obu samorządach i po Barlineckim i Dębnowskim też budzi duży sprzeciw, niepokój, nieważne jak to nazwiemy. Dla nas jest istotne, żeby nasz samorząd dostał konkretną odpowiedź w tej sprawie i myślę, że to będzie również gwarancja, bo jeżeli Państwo nie przychylicie się do naszego apelu, no to myślę, że weźmiecie też odpowiedzialność gwarantującą no taki stan jako właściwy. Dziękuję bardzo. Może bardzo prosimy, żeby pani komendant tutaj zajęła swoje miejsce, bo nie będziemy niepokoili i pani komendant narazimy na powiedzmy duży wysiłek. Prosimy pana mecenasa, tak, pana Tomasza Domina o zajęcie właśnie tutaj stanowiska. Zabranie głosu. Szanowna Rado, witam serdecznie. W dalszej ocenie dosyć istotne ma znaczenie tutaj jakiego zwrotu użyjemy, czy to będzie sprzeciw, czy to będzie dezaprobata, tak? Ważna jest jedna rzecz, oczywiście ta uchwała nie będzie wiążąca dla organów policji, to jest oczywiste. My się tu kierujemy oczywiście tylko i wyłącznie statutem, bo statut pozwala jako niejako deklarację tych organów podejmować. Jak dokonaliśmy analizy statutu w tym zakresie, to artykuł 12 ust. 3 i 4 mówi w pierwszej kolejności o apelu, ust. 4 mówi o oświadczeniach. Kwestia sprzeciwu. Bardziej w nomenklaturze prawniczej sprzeciw oznacza rozstrzygnięcie pewnej sytuacji, tak? Jest wiążący dla organu.
Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nie deklarujemy, nie składamy oświadczeń wiążących dla innych organów. W rezultacie, w mojej ocenie, chyba ostrożniej byłoby z punktu widzenia tych zapisów statutowych nie używać zwrotu sprzeciw, tylko inny zwrot, który ma charakter raczej niewiążący, bo sprzeciw raczej ma charakter tutaj, w mojej ocenie, w nomenklaturze prawniczej bardziej wiążący, a tutaj Rada takiego uprawnienia nie ma, to jest jedna rzecz. I bardziej chyba, gdybyśmy mieli użyć zwrotu już sprzeciw, to należałoby to ubrać w paragraf 12 ust. 2 statutu, który mówi, że Rada w formie uchwał wyraża opinię i zajmuje stanowiska w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych. Tutaj tych kompetencji nie ma, tak? Czyli bardziej wolałbym, apeluję, może tak, żeby to jednak nie był zwrot sprzeciw, bo raczej sprzeciw jest deklaracją wiążącą dla innych organów. Także poddaję to pod uwagę. Czy pana wycofuje swój wniosek? Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Jeśli oczywiście jest taka nomenklatura prawna, to ja oczywiście ten swój wyraz w sieci mogę wycofać. Natomiast to, co usłyszeliśmy przed chwilą wypowiedzi pani komendant, że w zasadzie jest tak fajnie, że w policji się dzieje, że nie tylko ubywa stanów zjazd przybywa. To nie jest to chyba prawda. Bo jeśli się okazuje, że jeżeli powiem, że dyżurnych przeniesiemy na ulicę, to ja się chcę zapytać, czy ma pani pełną obsadę etatową we wszystkich naszych jednostkach? Bo z tego, co wynika, ja jako obywatel nie czuję tego bezpieczeństwa. Głównie to policjant, zgodnie z tą nomenklaturą, waszą ustawą policja, to siedzi powiedzmy za biurkiem, a na ulicach to praktycznie go nie widać, a zwłaszcza w porą wieczorną żadnego. To jest po pierwsze. Jeśli chodzi, panie mecenasie, o tą już projekt tej uchwały, to my możemy sobie apelować i podobnie. Policja podlega administracji specjalnej rządowej i w zasadzie my wpływu żadnego nie mamy, oprócz tego, że coś tam powiemy, a sprzeczamy się dzisiaj o słowo, tak czy inaczej. Bo ja tak patrząc na to od strony już analizy, to w samym tytule jest również w sprawie złożenia oświadczenia bez postawienia apelu w związku z ograniczeniem. A pan wiemy, jak państwo pamiętają, nikt choroby nie ograniczenia. Tu powinno być w takim razie, jeśli już tak się trzepiamy, to w sprawie złożenia oświadczenia bez postawienia apelu w związku z zamianem może, czy z możliwością ograniczenia działalności oraz likwidacji etatu komisariata policji pani Kulpidę. Jakby tu nie było, to tylko apel, proszę państwa. I to jest, nie wiem, czy to jest ważne, że która osoba tam uzasadniała, komisja uzasadniała. Czy to jest ważne, że pan Szatkiewicz tam zgłosił wniosek, czy pan Mastyba, komisja przyjęła to do wiadomości. Natomiast najważniejsze jest tego, ile kroczy takiego apeli podejmiemy. Policja pracuje tak, jak pracuje. I okaże się, że nie tylko nie mamy pełnych etatów, ale w pewnym momencie zlikwidują nam komisariaty, urzędy pocztowe i tym podobnie, bo w tym kierunku państwo zmierza. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Pragnie głos zabrać pan starosta Arkadiusz Mazepa. Proszę bardzo, panie starosto. Mamy dwie możliwości, albo przyjąć autopoprawkę do tak przygotowanego projektu uchwały i ta autopoprawka wyglądałaby następująco. W sprawie złożenia oświadczenia i wystosowania apelu w związku z likwidacją dyżurek w komisariatach policji w Balinku i Dębnie na podstawie i tak dalej, w paragrafie pierwszym Rada Powiatu Wysiborzu wyraża dezaprobatę, można tu zaniepokojenie również wstawić, wobec likwidacji dyżurek w komisariatach policji w Balinku i Dębnie. Natomiast w uzasadnieniu na wniosek Komisji Budżetu i Finansów w związku i tak dalej i taka byłaby treść autopoprawki. Natomiast druga oczywiście, to może tyle, to jest z mojej strony, bo jest inny wniosek, słyszę dalej idący, ale ja bym proponował taką oto poprawkę i taki wniosek składam, że o tej treści projekt uchwały mógłby być procedowany na dzisiejszej sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jest to, panie starosto, wniosek formalny? Tak, dziękuję bardzo. W związku z tym ogłaszam 10-minutową przerwę w celu przeprojektowania uchwały.
i po 10. TVB24. Zawsze po twojej stronie. www.tvb24.pl. Panie i panowie radni, istotą sprawy jest to, żeby poczucie bezpieczeństwa nie malało, żeby utrzymywało się na tym samym poziomie, a najlepiej, żeby wzrastało. W związku z tym rada była komisja była zaniepokojona, że likwidacja dyżurek czy osób dyżurujących wpłynie ujemnie na poczucie bezpieczeństwa. Pani komendant wytłumaczyła nam, co jest istotą sprawy. Niemniej pewne wątpliwości jeszcze zostały, ale myślę, że one zostaną rozwiane, jeżeli udzielę głosu pani komendant i pani komendant króciutko jeszcze, powiedzmy, tutaj uzasadni, zajmie stanowisko w tej sprawie. A my będziemy procedować dalej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja nie dopowiedziałam jakby jednej kwestii. W komisariatach OWU mamy kadrę kierowniczą. To jest komendant, zastępca i troje pracowników, że tak się wyrażę, którzy są odpowiedzialni za nadzór nad służbą prewencji i nad pracą Wydziału Kryminalnego. Ci Państwo, którzy kierują pracą w komisariatach, pracują na 3 zmiany, a w związku z tym nie ma takiej opcji, że nie będzie miał kto przyjąć interesanta, jeśli pojawi się w komisariacie, ponieważ można w taki sposób opracować grafik. Zresztą on jest tak opracowywany, że pracownik, który jest od godziny 14, będzie zajmował się interesantami do godziny 22. Tutaj między godziną 22 a 6 będziemy mieli załogi, które będą pracowały w terenie i od 6 będzie kolejna osoba, która będzie sprawowała nadzór i będzie mogła przyjąć interesantów w komisariacie. Także mówimy tutaj o godzinach od godziny 22 do 6 rano, gdzie jest jakby taki martwy punkt. Natomiast przez cały ten okres, że tak powiem, do 22 mamy zapewnione przyjęcia interesantów przez ludzi, którzy kierują ogniwami, bądź też samym komisariatem, bo zarówno komendant, jak i zastępca również pracują w godzinach popołudniowych, w godzinach wieczornych, tak długo jak trzeba. Także chciałabym tutaj jeszcze jakby rozwiać, doprecyzować. Chciałam jeszcze raz podkreślić, wszyscy ci pracownicy są przeznaczeni do służby, że tak się wyrażę, jakby tu pani nadleśniczy zwróciła, na ulicy. To są ludzie do pierwszego kontaktu, do załatwiania interwencji, do wykonywania tych podstawowych policyjnych zadań. Nie za biurko, tylko do wykonywania podstawowych policyjnych zadań. Co tyle. Dziękuję bardzo. Myślę, że pewne wątpliwości zostały tu wyjaśnione, rozwiane. Czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos? Jeżeli nie, to proszę państwa, ponieważ prawdę mówiąc, uchwała jest nieprecyzyjna, w związku z tym proponuję z porządku obrad, a zgodnie ze statutem można, wycofanie tej uchwały. Proszę bardzo, proszę o, myśmy tak, panie radny, dyskutowali i tak dalej, że tak przystępujemy do... Nie. Proszę bardzo. Nie, w tej sprawie wycofania porządku. Panie przewodniczący, proszę bardzo. To nie jest do pana Ferdynanda Łukasika. Przewodniczący rady wyłącznie prowadzi obrady rady. Ja myślę, że powinien pan zostawić kwestię, czy wycofać to z porządku obrad, czy nie, rady. Jak pan złożył wniosek, żeby poinformować o tym komendę policji, to nie czekaliśmy, niezwłocznie głosowaliśmy, bo tak pan zarządzi. I ja oczywiście to poparłem. Ja uważam, że ten nasz apel, nieważne jak go nazwiemy, tak jak powiedział pan mecenas,
W niczym nie uchybia ani pani komendant, ani nadzorowanej przez niej policji. Uważam, że wręcz wzmacnia. Pokazuje też, że troską Rady Powiatu jest to, żeby o to bezpieczeństwo naszych obywateli dbać. I nie widzę żadnego uzasadnienia, ażeby ten nasz apel wycofywać. Tym bardziej, że jest potwierdzone przez panią komendant, że dyżurnych nie będzie. Ja wnioskuję odwrotnie, jak pan przewodniczący, żeby nie wycofywać tego projektu uchwały. Pan starosta przygotował zmiany do projektu uchwały i proponuje, żeby rada się tym zajęła. Dziękuję, dziękuję panu. Ale skąd pan wie, że ja skończyłem? Proszę bardzo. Niech pan pozwoli mi skończyć. Panie radny, proszę, dziękuję. Naprawdę proszę jeszcze jedno, dwa zdania i tak. Przestaniemy tutaj słuchać pańskiego długo. Dziękuję bardzo. On był bardzo krótki, proszę zauważyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Potyra, członek zarządu. Proszę bardzo, panie Andrzeju. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no muszę jednak z przykrością stwierdzić, że troszeczkę się pośpieszyliśmy i wyskoczyliśmy przed szereg, ponieważ szkoda i myślę, że się więcej nie powtórzy, że zaproszenie pani komendant na komisję dociera do pani komendant w ostatniej chwili, a więc nie miała możliwości być na tej naszej komisji i pewnie gdyby była, to by rozwiała nasze wątpliwości i dzisiaj najprawdopodobniej nie byłoby tej uchwały. Także ja również proponuję i zwracam wniosek o wycofanie tej uchwały z powodu. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Wojciech Wojtkiewicz, proszę bardzo. Członek zarządu, proszę panie Wojciechu. Szanowni państwo, ja proponuję już zakończyć, panie przewodniczący, dyskusję w tym punkcie i proponuję również to, co powiedział przed chwilą pan Podyra i również pan, żeby wycofać tą uchwałę z porządku obrad, ponieważ pani komendant wystarczająco nam tutaj uświadomiła, że nie ma żadnego zagrożenia, nie ma likwidacji, a tak naprawdę pokazuje to też, że należy troszeczkę tutaj dopełnić większej staranności, ponieważ no, tutaj pracownik starostwa nie dopełnił jakoś może należy tej staranności, ponieważ w uzasadnieniu mamy, że w związku z pojawiającymi się informacjami. I tutaj ja już proponuję zakończyć przegłosować wniosek. Składam formalny wniosek o zajęcie dyskusji. Dziękuję bardzo. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za wycofaniem z porządku obrad uchwały w sprawie złożenia oświadczenia wystosowania apelu w związku z ograniczeniem działalności oraz likwidacją w komisariacie policji w Baryku i w Dębnie. Proszę bardzo o podniesienie mandatu i proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Reasumpcja głosowania jednego. Kto jest za wycofaniem w porządku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że nie. Stwierdzam, że
wniosek formalny został przyjęty i wycofuje się z porządku uchwał projektu uchwały w sprawie złożenia oświadczenia i wystosowania apelu w związku z ograniczeniem działalności oraz likwidacją etatów w komisjach i dębnie. Myślę, panie radny, tak jeszcze jedno zdanie. Pani komendant chyba tak wyraźnie tutaj poinformowała nas i nie ma obawy. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Sprawozdanie, to jest punkt 4, sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2014 roku. Czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego sprawozdania? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do realizacji kolejnego punktu. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu. Na terenie powiatu. Czy, proszę Państwa, jest potrzeba, żeby pan komendant Państwowej Straży Pożarnej Myśl Bożą zabrał w tym temacie głos? Oczekuję stanowiska. Czy są wobec tego pytania do przedłożonej informacji? Proszę bardzo, jest pytanie tradycyjnie. Proszę bardzo, pan Zygmunt Siatkiewicz. Panie starosto, panie przewodniczący, nie może być tradycyjnie, bo pierwszy raz w sprawie analizy przeciwpożarowej zabieram głos, więc nie można tu mówić o tradycji. Tradycja to jest przynajmniej dwa razy. Ja mam pytanie do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie doposażenia w ramach jednostki ratowniczo-gaśniczej Barlinek. Był tam wniosek na ten rok, a w tym sprawozdaniu takiej informacji nie ma. Ażeby ten system krajowy Barlinku doposażyć o ratownictwo wodne w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Kwota tam była bodajże 60 tysięcy złotych. Natomiast po przedstawionej informacji Państwo informujecie nas, że tylko Barlinek należy wesprzeć, muszę znaleźć właściwą stronę, w zakresie poprawy zasięgu łączności radiowej na terenie gminy Barlinek. I to jest jedna sprawa i taki mój wniosek, nie ma potrzeby się do tego odnosić, tylko analizując ten dokument, tak mam prośbę może na przyszły rok, żeby więcej uwagi poświęcić może w nim, jakie Państwo widzicie zagrożenia, żeby móc później na komisjach to analizować, jak również w zakresie tych zagrożeń, jak wyglądają poszczególne gminy, bo w mojej ocenie alokacja środków finansowych i zaangażowanie sprzętowe przede wszystkim powinno być tam, gdzie jest najwięcej tych zagrożeń. Gmina Barlinek jako jedyna z tych największych, ona największe miasto w naszym powiecie, nie ma żadnych ani jednostki, ani straży państwowej, strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Ochrona odbywa się w oparciu o Ochotniczą Straż Pożarną. Są takie jednostki państwowe w Dębni i w Myśliborzu. Również z tej analizy wynika, że widzicie Państwo dalszego alokowania środków w tych gminach, więc moja prośba, już mówię, nie odnosić się do tego roku, żeby może w przyszłym roku więcej czasu poświęcić na taką analizę, żebym jako radny powiatowy mógł sobie wyrobić zdanie co do zasadności alokowania tych środków. Również
Proszę o pytanie, bo pan ocenia właśnie, ocenia pan informację, a my jesteśmy w punkcie, prawda, pytań, panie radny. Dlatego mówi pan, że zaprasza do dyskusji. Bardzo proszę. Więc ja dyskutuję na ten temat, jak pan pozwoli. A moje pytanie jest jedno dotyczące wsparcia tej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Balinku z krajowego systemu w bieżącym roku. Jakie tu są możliwości finansowe? Dziękuję panu. Proszę bardzo, panie komendancie. Panie przewodniczący, panie starosto, wysoka rado, szanowni goście. W kwestii Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku, która jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, jeżeli chodzi o wsparcie, jak tutaj pan radny Sierkiewicz powiedział, my nie mogliśmy w tej materiale za ubiegły rok wskazać konkretnych kwot pieniężnych z uwagi na to, że to, co na bieżący rok się będzie, że tak powiem, działo, to się dzieje teraz dopiero, czyli wcześniej, w ubiegłym roku nic na ten temat nie wiemy. Dopiero w bieżącym roku jest to wiadomo i bodajże na początku tego miesiąca spotykaliśmy się z komendantami gminnymi z terenu powiatu, ponieważ dostaliśmy informację z Komendy Wojewódzkiej o tym, że są już znane kwoty pieniężne na wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. I informacja dotyczy po prostu tego, że jednostki ochotnicze Straży Pożarnych z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które mają wyznaczone ratownictwa specjalistyczne na poziomie podstawowym, na terenie naszego powiatu są to trzy jednostki, między innymi Barlinek, Ławy i Cychy. I w tych jednostkach będą po prostu przekazywane pieniądze na ratownictwo techniczne i ratownictwo wodne, ponieważ to są na razie priorytety. Jak państwo że macie w materiale, tam jeszcze są trzy pozostałe ratownictwa, chemiczno-ekologiczne, działania poszukiwawczo-ratownicze i wysokościowe. One będą w dalszym, że tak powiem, okresie czasowym jak gdyby doposażane, ale na ten rok są te właśnie pierwsze dwa, ratownictwo wodne i techniczne. I właśnie na tym spotkaniu, na którym był komendant Kuziel, padła tam informacja, jakie potrzeby są z OSP Barlinek. One zostały zapisane, zostały przekazane do Komendy Wojewódzkiej i tam z tego, co rozmawiałem, najprawdopodobniej uzyskałem poparcie. Nie powiem, jeżeli chodzi o kwotę, jaka ona będzie, bo ta kwota jak gdyby miała być inaczej może powiem, te środki, które były zabezpieczone przez daną OSP, oczywiście też i z budżetu samorządu, one miały być minimum 20%. Czyli jak gdyby posiadając 20%, można by było liczyć na wsparcie pozostałej kwoty. I to, co pan radny Sierkiewicz powiedział, najprawdopodobniej się ziści, czyli ta łódka i powiedzmy ten rozpęd zostanie jak gdyby sfinansowane, ale na razie jeszcze nie można mówić o konkretnej kwocie, tak? Dziękuję bardzo. A jeżeli chodzi o po prostu tą sugestię, jeżeli chodzi o jak gdyby zagrożenia, no generalnie te zagrożenia tam na wstępie tego materiału zostały zawarte w ramach jak gdyby charakterystyki, tylko że generalnie jak dalej widać, właśnie tutaj to ratownictwo na poziomie podstawowym w jednostkach OSP, KSF nie jest jak gdyby uzupełnieniem całości tego systemu i jak gdyby oczywiście tutaj zwrócimy uwagę na to, jak gdyby bardziej precyzyjnie możemy się tutaj i bardziej rozpisać, jeżeli chodzi już o powiedzmy konkretne zagrożenia w gminie, ponieważ one są jak gdyby diagnozowane i określane według wskaźników. Tylko pytanie, czy te wskaźniki coś państwu powiedzą? Mam nadzieję, że tak. Ale no, jeżeli jest taka wola, to my te wskaźniki w przyszłym opracowaniu uwzględnimy. Znaczy mi nie chodzi o tabelę wskaźników, bardziej państwa wnioski w tej sprawie. Co to należy, w czym państwa wesprzeć i w co pomóc?
No tam są, że tak powiem, powiem szczerze jeszcze, jak gdyby uzupełniając, jest tam materiał dotyczący nas, tych potrzeb, które są jak gdyby artykułowane przez nas jako Państwową Straż Pożarną na chwilę obecną, co nas boli i jakie my mamy tu potrzeby. I tam też jest informacja taka syntetyczna odnośnie wszystkich jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jak również spoza, jaki sprzęt, jeżeli chodzi o samochody, są wyposażeni. No ale to już raczej do gminy należałoby się tutaj zwracać, jeżeli chodzi o to, żeby wesprzeć ich jak gdyby no, wymianą na nowy sprzęt w ramach jakiegoś tam powiedzmy programu długofalowego. Dziękuję bardzo. Czy są inne pytania do pana komendanta? Nie ma. W związku z tym pragnę w imieniu rady, zarządu złożyć podziękowanie za przygotowanie informacji, za wyczerpującą tutaj odpowiedź na zadane pytania. Myślę, że powiedzmy działalność straży jest prawidłowa i te wskaźniki byłyby coraz jeszcze lepsze. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Tu już oczywiście pani komendant wypowiadała się uśrednio w tej sprawie. Czy pani komendant pragnie jeszcze coś dodać do swojego wystąpienia? Dziękuję. W związku z tym, czy są pytania? O, pani Wioleta Drzewińska. Proszę bardzo, pani radna, proszę tutaj o właśnie przyjście do mikrofonu, żeby było panią słychać. Na pewno będę słychać, mam donośny głos z racji zawodu, jaki wykonuję, proszę państwa. Jestem nauczycielem. Ale analizując stan bezpieczeństwa na drogach powiatu myśliwskiego w 2014 roku, zauważa się wzrost wypadków drogowych w odniesieniu do 2013 roku. Ilość osób zabitych utrzymuje się na tym samym poziomie. W sprawozdaniu nie mówi się o wypadkach drogowych popełnionych pod wpływem narkotyków, co, proszę państwa, nie jest żadną winą policji. Główna przyczyna w tymże przypadku tkwi po prostu w najprostszym tak naprawdę punkcie. Brak sprzętu. O jaki sprzęt mi chodzi? Proszę państwa, w szkołach prowadzi się bardzo wiele różnego rodzaju programów profilaktycznych, w tym programów antynarkotykowych, ale tak naprawdę w tej kwestii policja nie ma wsparcia. Chodzi o proste urządzenie, drug test 5000. Nie wiem, czy to państwu cokolwiek mówi, więc krótko to scharakteryzuję. Jest to urządzenie do kontroli kierowców. Koszt takiego urządzenia jest to 20 tysięcy złotych. Służy on do elektronicznego wstępnego wykazania obecności narkotyków w silinie kierujących pojazdami. Do tego również są niezbędne kasety. Dobrze byłoby, gdyby zakupiono w ilości 300 sztuk. Jest to koszt zaledwie 6 tysięcy złotych. Drug test można przez to urządzenie można wykryć różne środki. Marihuana, amfetamina, kokaina oraz pochodne metaamfetaminy. Uważam, proszę państwa, że sprzęt tego typu jest niezbędny naszej powiatowej placówce, która obsługuje nie tylko myśliwusza, również Dębno, całą gminę Dębno, całą gminę Barlinek, a także całą gminę Myśliwórz. Uważam, że wydatek rzędu 26 tysięcy jest niewielki, więc mój wniosek jest taki, abyśmy pochylili się wszyscy jako radni, mając na uwadze dobro dorosłych, a także i dzieci, aby tego typu sprzęt zakupić. Moi poprzednicy wypowiedzieli tyle ciepłych słów, tak naprawdę skierowanych do komendy policji, chylących i broniących ich pracy. Ale ja chciałabym zadać pytanie, czy oni mogą dobrze wykonywać swój zawód, jeżeli nie dysponują takim sprzętem w XXI wieku. Także moja prośba, aby wszyscy radni, również i gminni, zastanowili się nad wydatkiem rzędu 26 tysięcy, aby wesprzeć pracę policji powiatowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan radny Wojciech Wojtkiewicz, członek zarządu. Szanowni Państwo, jesteśmy w punkcie, gdzie rozpatrujemy sprawozdania odpowiednich służb. I panie przewodniczący, ja mam do pana gorącą prośbę, żebyśmy ograniczyli swoją dyskusję do sporządzonych sprawozdań. Dla mnie jest to, dla mnie jest to troszeczkę dziwne, że wśród nas są tacy specy od bezpieczeństwa i pożarowego i w ogóle bezpieczeństwa, że próbujemy ingerować jeszcze jak ci pani komendant ma tam swoje służby ustalać, gdzie ci policjanci mają być. Mamy sprawozdanie, jeżeli chcemy coś dopytać, to dopytajmy. Teraz tutaj padła sugestia do pani radnej odnośnie próby oceny, w ogóle ja bym się nigdy na to nie ważył, że policja by nie wykonywała swoich obowiązków w sposób należyty, bo nie ma urządzenia. Ani radna. Ja powiem tak, jeżeli pani chce złożyć wniosek o zakup przez Radę Powiatu, to trzeba złożyć wniosek do przewodniczącego rady, czy na komisji i wtedy na komisji przedyskutujemy. Bo ja odnoszę takie wrażenie, że niektórzy tutaj próbują właśnie wykazać się swoją taką no, wiedzą w kontekście później, nie wiem, tutaj do wyborów jeszcze jest daleko, także proponowałbym naprawdę skupić się nad samymi sprawozdaniami. W mojej ocenie to, te sprawozdania, które zostały przygotowane, one są zrobione bardzo głęboko. Corocznie je analizujemy i na tym poprzestał. Jeżeli uważamy, że coś trzeba jeszcze ująć, to co powiedziała pani, to proszę bardzo, ale nie dokonujmy tutaj jakichś oceny wniosków. Dziękuję. Panu Wojciechowi Wojtkiewiczowi.